Nazywamy się Ramona i Janek. jest to kanał Jednym Sercem. A dzisiaj będziemy mówić o tym, czy katolik powinien pragnąć cierpienia. Jesteście ciekawi, zostańcie z nami. Zacznijmy od tego, czym jest cierpienie, a czym to cierpienie nie jest. Cierpienie między innymi nie jest, nie jest cierpiętnictwem, czyli taką postawą użalania się nad sobą, cierpienia dla samego cierpienia, po prostu przyjmowania dla, dla samego przyjmowania, ale takiej, więc na pewno nie jest postawą związaną ze smutkiem. Czy Związaną ze skupieniem na samym cierpieniu. Więc cierpiętnictwo to nie jest ta droga, o której będziemy tutaj mówić. Ale żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące cierpienia, czy można pragnąć cierpienia, to najpierw trzeba chcieć zrozumieć, czym jest cierpienie, bo im bardziej będziemy rozumieli, czym jest cierpienie, tym bardziej będziemy pragnęli cierpienia. Ale żeby. Żeby zrozumieć, czym jest cierpienie, trzeba oczywiście chcieć, chcieć zrozumieć. Ale żeby żeby choć trochę zrozumieć ten temat, przyjrzymy się teraz życiu świętych. Tak, czy święci pragnęli cierpienia? Pragnęli. I to jest takie niesamowite, że każdy święty, niezależnie od tego, którego świętego weźmiemy, cierpiał. Każdy święty cierpiał. Każdy. Nie ma takiego świętego, który by przeszedł przez życie bez cierpienia. Nie ma. I tutaj jest najfajniejszy taki przykład. Weźmy Maryję. Tę, która została poczęta bez grzechu, niepokonane poczęcie. I czy ona cierpiała? Cierpiała. I to dużo bardziej niż my wszyscy. Więc yy, Maryja naprawdę wiele, wiele przecierpiała w swoim życiu, mimo tego, że była wolna. Od grzechu, więc oczywiście cierpienie nie jest ściśle związane z grzechem, a bardziej jest to odpowiedź miłości na grzech, na grzech człowieka. Więc skoro Maryja cierpiała, to czy ja też będę cierpiał? Oczywiście wymiary cierpienia są bardzo różne, i tutaj, i tutaj każdy z nas będzie doświadczał tylko tyle cierpienia, na ile będzie. Na ile będzie gotów, i, i, i ile będzie w stanie przyjąć. Bóg nikomu z nas nie da cierpieć ponad nasze siły. Nikomu. I patrzymy na, na żywot świętych, jak wielu świętych pragnęło męczeńskiej śmierci, i nie zawsze do tej y, męczeńskiej, krwawej śmierci dochodziło, ale zawsze dochodziło do śmierci męczeńskiej, ale w inny sposób. Nie zawsze krwawej. A bardzo często w, w takiej prozie życia, w takim umieraniu dla siebie, w ciągu życia, przez życie. Więc każdy święty cierpiał. Ale czy ci święci pragnęli cierpieć? Czy, czy wybierali to cierpienie? Wybierali. Możemy tutaj wziąć, dajmy na to, no po prostu. I ile byśmy chcieli wziąć przykładów, tyle byśmy znaleźli tak naprawdę przykładów życia ku świętości. Właściwie dążąc do świętości, nie rezygnując z cierpienia. A nawet pragnąc tego cierpienia, ale tak jak wcześniej zaznaczyliśmy, nie dla faktu cierpienia, a dla Boga. Więc święty to jest ten, który cierpi ze względu na Boga. To jest ten, który pragnie żyć, a życiem jest Bóg. Więc to jest ten, który dąży do tego, aby być zjednoczonym z Bogiem w sposób ścisły. A dlaczego mogli ci święci cierpieć? Przede wszystkim dlatego, że, że Jezus Chrystus nie stronił cierpienia. Skoro On był prześladowany, Skoro On cierpiał, oczywiście wymiarów cierpienia jest dosyć dużo, tutaj akurat w tym odcinku nie będziemy omawiać, jakie są, y, jakie są y, y, aspekty cierpienia, to być może omówimy w innym odcinku. Y, ale wracając do tematu. Jezus Chrystus cierpiał i to wiele cierpiał. Cierpiał, choć był bez winy. I cierpiał, dlaczego cierpiał? Cierpiał za nas. Cierpiał dla nas. Poniósł śmierć męczeńską za każdego z nas. Abyśmy my mogli być ożywieni Jego życiem, Jego miłością. Więc jak możemy przeczytać, Bóg złamał zapis dłużny, skruszył zapis dłużny po to, żebyśmy my mogli żyć, żebyśmy my mogli wybierać życie. A czy nie po to, w takim razie, żebyśmy my nie cierpieli? Nie bo skoro Jezus mówi o tym, że każdy z nas, jeśli chce być, jeśli chce żyć, jeśli się chce stawać doskonałym, powinien wziąć swój krzyż i naśladować Chrystusa, no to w takim razie powinniśmy i chcieć naśladować Chrystusa w cierpieniu. Ale oczywiście nie rzucając się ponad nasze siły, że teraz chcę umierać na krzyżu. Nie, to w ogóle nie o to chodzi. Bo Bóg chce, żebyśmy my wzięli swój krzyż, nie czyjś krzyż. Nie, nie, nie krzyż drugiego człowieka, czy krzyż Boga. Ale chcemy wziąć swój krzyż. A z krzyżem związane jest cierpienie. Oczywiście, przede wszystkim z krzyżem związana jest miłość, więc, więc to cierpienie będzie związane z miłością. I, i właśnie ym, patrząc na miłość będziemy dopiero mogli cierpieć. Jeśli stracimy miłość z oczu, to cierpienie staje się cierpiętnictwem. Czymś nieznośnym. Staje się piekłem. I jak Filip Neri mówił, że, yy, że tutaj na Ziemi możemy być albo w niebie, albo w piekle yy, w kontekście cierpienia, bo albo to cierpienie przyjmiemy z miłością i wtedy będziemy jak, jakby w niebie, albo przyjmiemy, właściwie odrzucimy to cierpienie, ale nie będziemy w stanie przestać cierpieć, więc staniemy się jakby przerzuceni do piekła. Więc skoro Jezus. Za nas cierpiał, skoro cierpiał i mówił tak dużo, że um, uczeń, jeśli chce być uczniem, będzie się upodobniał do mistrza, to i my będziemy upodobniani do życia Chrystusa, do życia w ciele, um, ale nakierowanym na życie wieczne. Więc cierpienie w żaden sposób nas, um, nas nie ominie. Ale nie powinniśmy się lękać cierpienia, bo skoro Bóg daje nam nam możliwość cierpienia, przyzwala na to cierpienie, to robi to z miłości do nas. A święci pragnęli cierpieć. Dlaczego? Bo każdy z nas, jeśli kogoś kocha, to chce zrezygnować ze swego na rzecz dobra tej drugiej osoby. Więc i dlatego cierpienie... U świętych jest tak ściśle związane z życiem, bo oni pragnęli życia drugiego człowieka, żeby drugi człowiek był ożywiony, więc przyzwalali na to cierpienie, ale przyzwalali tak bardzo, że nawet pragnęli cierpienia. Tak, kiedyś jednak zdecydowało mi jedną ze świętych, już nie pamiętam listy, które świętej czytał w tym momencie, ale powiedział, że Wolałaby wszystkie cierpienia, które są na tym świecie, przeżyć, jeżeli by chociaż jedna dusza miała nie iść do piekła, że wszystkie cierpienia, tego, które są na tym świecie, pomyślałam sobie, jak jest tego dużo. Yy, I teraz chciałam jeszcze jedno pytanie, czy w takim razie, jak ma wyglądać nasze pragnienie cierpienia? Czyli mamy pragnąć cierpienia i czy szukać tego cierpienia? Nie. Nie powinniśmy szukać cierpienia, a szukać Boga. Powinniśmy być przede wszystkim skoncentrowani na Bogu i całkowicie na Nim skoncentrowani, całkowicie na Nim skupieni. A kiedy będziemy bliżej Boga, będziemy też bliżej drugiego człowieka, więc będziemy też blisko jego problemów, jego trudności, więc siłą rzeczy będziemy też związani jakoś z cierpieniem. I to cierpienie będzie naturalnie w. Pływać będzie naturalnie gdzieś przepływać przez nasze życie. Ale nie o to chodzi, żebyśmy teraz szukali cierpienia. Pragnąć cierpienia to nie znaczy szukać cierpienia. Oczywiście, można, można powiedzieć, że święci też, też prosili yy, o pewne formy cierpienia. Tak, ale nie szukali cierpienia, a szukali Boga, szukali, szukali człowieka, pomocy dla człowieka. Więc yy, każdy święty. O, można powiedzieć tak. Często możemy się spotkać z takim, z takim sformułowaniem, więc być może i z takim sformułowaniem też się zetknąłeś. Smutny święty to żaden święty. No ale przecież płakali, przecież smucili się, przecież bardzo często po prostu widzimy w życiorysach świętych, że byli smutni. Ale przede wszystkim byli radośni. Radością nadprzyrodzoną, radością od Boga. Bo kiedy będziemy prawdziwie cierpieć chrystocentrycznie, to to, to, to cierpienie będzie nas, będzie nas przemieniało, będzie przemieniało rzeczywistość. I szczególnie to widzimy w życiorysach świętych, którzy żyli w takich okresach, które były okresem wielkich prześladowań. Czy na przykład, nie wiem, okresem II wojny światowej, jakichś po prostu bestialskich zachowań. Czy oni stronili od cierpienia? Nie. Naprawdę. Troszkę y, życiorysów świętych przeczytałem. Y, cho, choć trochę się zapoznałem y, z życiorysami świętych i nie zauważyłem, żeby jakikolwiek święty stronił cierpienia. Ale nie chodzi o to, żeby szukać cierpienia. Chodzi o to, żeby szukać Boga i pragnąć tego, czego pragnie Bóg. A Bóg, skoro przyzwala na to, żebyśmy, żebyśmy cierpieli, to znaczy, że. To cierpienie ma jakiś wyższy cel. I chrześcijanin jest to ten, który jest, jest zamieszkały przez, przez Ducha Świętego, a Duch Święty, jak wiemy, daje radość. Więc źródłem radości jest Bóg, a skoro chrześcijanin jest, jest przez Boga zamieszkany, to niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znajdzie, może być szczęśliwy, może być radosny. Tak. I cierpienie jest głębokim tematem i na pewno też nie wszystko poruszaliśmy. E, też od kilku e, tygodni na naszej wspólnocie też rozmawiamy o cierpieniu. Rozmawiamy o różnych jego aspektach. Więc jest tego dużo i na pewno jeszcze do cierpienia wrócimy i przede wszystkim do takiego tematu e, planujemy taki odcinek o lęku przed cierpieniem. Jak się tego lęku e, pozbyć i, i jak to jest właśnie z tym też, że Bóg... E, Syła to cierpienie, że jest to cierpienie w naszym życiu. Jak to jest, to też więcej odcinków na, tym, na ten temat powiemy, więc nie martwcie się, jak coś zostało niewypowiedziane. Nie Jeżeli macie niedosyt po tym odcinku, zadawajcie pytania, nagramy na ten temat więcej. A pewne jest to, że o cierpieniu nie da się powiedzieć w sposób pełny w sposób zupełny. To cierpienie, w, w największym skrócie, jest jest tajemnicą. Oczywiście tę tajemnicę można badać, warto badać, ale nadal będzie dla nas niezgłębiona. Więc, czy święci pragnęli cierpieć? Tak. Ze względu na Boga i dla Boga. Czyli z miłości, dla miłości. Doświadczając miłości Boga, pragnęli na tę miłość odpowiedzieć jak najpełniej. Więc, więc pragnęli cierpieć ze względu na Boga. Czyli szukając Boga, jakby Próbując choć trochę podtrzymać Jezusa na krzyżu, choć trochę mu pomóc w tych wszystkich cierpieniach, choć trochę pomóc mu, aby drugi człowiek miał łatwiej, aby drugi człowiek mógł doświadczyć właśnie miłości Chrystusa, miłości Boga żyjącego, Boga ożywiającego. To jest właśnie to ożywianie, ożywianie wśród cierpienia, więc, więc pragnąć cierpieć to jest tak naprawdę wyżej. Pragnąć Boga i dopiero cierpieć ze względu na Boga i dla Boga. Jeśli Boga wyrzucimy, to cierpienie nie ma żadnego sensu. Tak, jeszcze tutaj chciałam uprzedzić pewne komentarze, czy ofiara Jezusa na krzyżu jest niewystarczająca, że my mamy swoim cierpieniem pomagać. Nie jest tak. Ofiara Jezusa na krzyżu jest wystarczająca, żeby, żeby zbawić każdego człowieka. Więc to jest pewne. Ale my, właśnie jednocząc się w tym cierpieniu z Chrystusem, przemieniamy nasze serce i przemieniamy też serca innych ludzi, wskazując właśnie na Chrystusa, przeżywając to cierpienie z Nim. I oczywiście w tym temacie warto zwrócić uwagę na to, że my mamy stawać się Chrystusem. Więc pismo święte nam konkretnie pokazuje, że mamy być święci, jak święty jest Bóg. A skoro tylko Bóg jest święty, to znaczy, że my mamy stawać się Bogiem. I możemy to zrobić tylko i wyłącznie przez zjednoczenie z Bogiem. I w, w chrześcijaństwie bardzo mocno wybrzmiewa właśnie ten aspekt zjednoczenia z Bogiem, bo święci to są ci, którzy zostali zjednoczeni, którzy, się, którzy już są włączeni w Boga tak bardzo, że nie mogą od Boga odejść. Po prostu są zjednoczeni z Bogiem, zespoleni z Bogiem. Więc ofiara Jezusa Chrystusa była wystarczająca, ale no właśnie, skoro my mamy stawać się Bogiem, to mamy być upodabniani do Chrystusa. Więc ofiara Chrystusa była wystarczająca, ale my chcemy w tej ofierze też uczestniczyć. Mhm. Oczywiście ten temat jest bardzo trudny, bardzo skomplikowany, więc nawet jeśli masz wątpliwości, cóż, czytaj Pismo Święte, patrz na interpretację Kościoła, bo przecież. Słowo Boże to nie tylko sama Biblia. Słowo Boże jest również związane z tradycją. więc Zapraszaj Boga do swojego życia, do swoich każdej chwili. To, przeżywaj z Nim każde cierpienie, które cię spotka. A cierpienie jest piękne. Tak. Cierpienie jest piękne, chociaż w momencie trudnym dla nas, w momencie doświadczania jakichś y, 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 różnych aspektów cierpienia, y, często nie chce nam się śmiać. Często chce się nam płakać, albo już nawet nie mamy siły, żeby płakać, albo już nawet nie mamy łez, żeby móc to czynić. Ale I... tak czy inaczej, cierpienie jest piękne i cierpienie będzie związane z radością. Z radością nieba. Tak. I jeszcze chciałam powiedzieć, że też żeby zaprosić, bo miałam już zakończenie mi wyszło, wszedłeś, e, w świecie też bardzo polecają rozważanie męki i śmierci Chrystusa. Jako dobrą drogę, żeby zostać w świętości. E, I z tym Was zestawiamy. Można tutaj dużo mówić, ale naprawdę zachęcamy y, nas wszystkich do tego, żebyśmy rozważali mękę naszego Pana, Jezusa Chrystusa. I wtedy, im bardziej będziemy rozważać mękę wraz z Bogiem, y, tym bardziej myślę, że będziemy poznawać, czym jest cierpienie. I będziemy zauważać to piękno cierpienia. Że tak naprawdę cierpienie nie jest. Czymś smutnym, a jest czymś, co będzie nas wprowadzało w życie Boga. O ile oczywiście będzie dobrze przeżywane. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chodzi o pomoc w zrozumieniu, czym jest cierpienie, to przede wszystkim zachęcamy nas wszystkich do czytania, do poznawania Boga w, w Jego Słowie, a także i w Piśmie Świętym. Ale jeszcze oczywiście z takich lektur, które mogą być dla nas. Przydatne, no to wielu świętych pi y pisało y różne dzieła i w niektórych z tych dzieł bardzo konkretnie wybrzmiewa temat cierpienia, mimo że jest nawet bardzo prosty, bardzo prosto opisany. Jednym z takich właśnie y dobrych, y dobrych opracowań tego niezgłębionego tematu y jest, y jest opracowanie świętego Alfonsa Liguori. Które to dużo pisze o cierpieniu. Też właśnie w tej książce Miłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym bardzo konkretnie ukazuje rolę cierpienia, tę radość cierpienia. Oczywiście też inni święci pisali o cierpieniu, ale, ale ta, ta pozycja myślę, że jest taką wyjątkową pozycją doktora Kościoła, która choć trochę przybliży nam, czym jest cierpienie. Z czym jest związane i do czego dąży, do czego jest potrzebne, i do czego święci pragnęli cierpieć. Jak pisał święty Franciszek Salezy, cierpienia same w sobie są czymś straszliwym, ale uznane za przejaw Bożej Woli są miłością i słodyczą. I taki malutki dodatek, ale myślę, że bardzo. Bardzo istotny, bardzo ważny do zrozumienia choć trochę tego tematu. Jakżeż drogie i słodkie są dla osób żarliwie miłujących Jezusa wszelkie cierpienia i zniewagi. I to pisze święty Alfons Liguori. Bardzo wzniosłe zdanie, bardzo trudne zdanie, ale, ale bardzo podnoszące. Jakże, jakżeż drogie i słodkie są dla osób żarliwie mił miłujących Jezusa wszelkie cierpienia i zniewagi. I dalej e, cytuję, e, e, cytuję świętego. Święty Prokop tak odpowiedział, kiedy męczył go okrutny tyran. Znęcaj się nade mną, ile chcesz? Ale wiedz, że dla tego, kto kocha Jezusa Chrystusa, nie ma rzeczy droższej nad cierpienie z miłości do Niego. I to jest ten konkret. Cierpienie z miłości do Niego. To jest, to jest tak naprawdę główny powód, dlaczego święty pragną cierpieć. Dlaczego święci pragną cierpienia? Dlaczego święci nie stronią przed cierpieniem? A my uciekamy przed cierpieniem bardzo często właśnie z tego powodu, że nie wiemy, co to jest cierpienie, z czym się wiąże, i nie mamy celu, może nie mamy tego doświadczenia Boga, może brakuje nam czegoś konkretnego. Im ktoś bardziej żarliwie kocha Chrystusa, tym bardziej jest w stanie przyjąć cierpienie z radością, z miłością. Więc jest ta radość, ta naturalna radość, która wypływa z serca świętego, ale nie w sposób naturalny do niego należy, bo to jest ta ponadnaturalna radość, która dąży, która sprawia, że my dążymy do świętości, do radości świętości, do radości cierpienia.